Dziękuję za te pytania. Tutaj następne pytanie się tutaj pojawia. Żeby skupić się na sprawach regionu, jeśli chodzi o pytania, jak również odpowiedzi, koncentrujmy się na naszym województwie, województwie śląskim i na naszym regionie, regionie ziemi cieszyńskiej. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Krystian Jaworski, przewodniczący KWW Młodzi dla Powiatu Cieszyńskiego. Jako że jestem liderem komitetu, który startuje do powiatu, jeden z naszych punktów programowych to jest właśnie transport w powiecie cieszyńskim, mianowicie stworzenie spółki Cieszyński Transport Powiatowy, to jest nazwa robocza, który by umożliwił zintegrowanie systemu komunikacji publicznej, no bo mówiąc kolokwialnie, ta komunikacja leży, jest bardzo zła w powiecie. Transkom upadł, co spowodowało ogromne kłopoty dla młodzieży szkolnej, dla studentów z dojazdem do szkoły, szczególnie z krańców powiatu, czy to z północy, czy z południa właśnie powiatu cieszyńskiego, ta młodzież nie potrafi dojechać. Ja mam pytanie tutaj do dwóch obecnych samorządowców na sali. To jest pan Kawulow jako członek sejmiku i pan Molin jako radny powiatowy. Czy wspominaliście o tej pracy lobbystycznej, jak to można nazwać? Czy zobowiązujecie się panowie do ponad podziałami ideologicznymi, partyjnymi, do właśnie pracy na rzecz tej małej ojczyzny naszej, powiatu cieszyńskiego? I też to mówię gdzieś pod kontekstem naszym, czy gdzieś jakby powiedzmy ewentualnym sukcesie wyborczym naszego ugrupowania, gdybyśmy chcieli taką spółkę powołać publiczną, ten transport usprawniać. Czy tutaj jest wola, żeby ponad podziałami właśnie lobbować ze strony województwa, powiatu, żeby tą komunikację usprawnić, szczególnie jeśli chodzi o połączenia autobusowe, ale tak samo kolej. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę prosić o takie krótkie odpowiedzi. Powoli będziemy zmierzać do końca naszej debaty. Ja o tym mówiłem. Myślę, że ten pomysł tej kolei, tej pętli, która by tutaj pomagała bardzo uczniom, to jeżeli powiat, jeżeli pan zostanie radnym i pan będzie z kolei w powiecie lobbował, żeby w ten sposób rozwiązać właśnie część tych bardzo newralgicznych problemów komunikacyjnych, to ja jestem jak najbardziej za. Ja z pewnością deklaruję lobowanie za właśnie współpracą w zakresie organizacji transportu. Dziękuję. Jeśli chodzi o mnie, to ja bardzo cenię, że tak powiem, niezależność każdego szczebla samorządu i rozumiem, że jak kolega zostanie radnym powiatowym, to na pewno z kolegami radnymi powiatowymi się dogadać. Więc moje lobowanie, mam nadzieję, nie będzie potrzebne. Ale jeżeli oczywiście sama idea, zgadzam się z nią, natomiast absolutnie nie deklaruję, że będę kolegą moim radnym z PiS-u mówił, co mają zrobić, bo to by było wbrew mojej osobie i wbrew jak gdyby stanowisku. Dla mnie samorząd to jest rzecz święta. Radny gminny, powiatowy, wojewódzki jest tak samo wybrany na mandat społeczny i my możemy dyskutować, nawet będąc tego samego grupowania, ale nie możemy sobie absolutnie narzucać. I to jest jak gdyby taka zasada. Oczywiście sama idea rozwiązania jest bardzo ciekawa i tutaj na pewno bardzo chętnie się włączę w dyskusję. Tak, jeśli mogę, 15 sekund. Do pana Kawuloka. Chodzi mi o lobbowanie ze strony województwa za pomysłami, które powiat, już mówię o powiecie jako samorządzie powiatowym, jeśli chodzi o zintegrowanie kolei śląskich, na przykład właśnie, żeby połączenia dostosować pod autobus. Nie, to w tej chwili już to robimy. I jeszcze, żeby była sprawa, żeby tutaj, proszę, no jestem tym 12 lat tym radnym, proszę Państwa, naprawdę, to nie jest tak, że ci radni się nienawidzą, że się zwalczają. To nie, my w większości przypadków i z panią Cieślar, która no, kończy kadencję, bo inną drogę wybiera, i z panią tego, my się dogadujemy w wielu obszarach. No oczywiście jest inny problem, no wiemy, że jest potem zarząd, który decyduje, te decyzje podejmą pan tutaj, może się na pewno ze mną zgodzi, ale generalnie nie ma złej woli na szczeblu powiatu, samorządu, żeby robić na złość to i to. To jest raczej wola i stąd kandyduję, bo wierzę, że tam są ludzie dobrzy i dzisiaj z opozycji w koalicji rządzącej, to można wiele dobrego zrobić.